dobry, witajcie w ten piękny wtorkowy poranek i posłuchajcie dwóch wersetów biblijnych na dzisiaj. Dni człowieka są jak trawa, tak kwitnie jak kwiat polny. Gdy wiatr nań powieje, już go nie ma, lecz łaska Pana od wieków na wieki. Dzięki Jezusowi Chrystusowi mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. W tych dzisiejszych wersetach odnajdujemy kontrast pomiędzy tym, co jest niepewne, nietrwałe, ulotne, czyli ludzkie życie, a tym, co jest stabilne, niezmienne i nazwane jest to dzisiaj łaską Pana naszego Jezusa Chrystusa. W dzisiejszym słowie czytamy o porównaniu ludzkiego życia do trawy i do kwiatów, które są piękne, które są idealne, ale dzisiaj są, a jutro może już ich nie być, bo więdną, bo usychają, albo mogą zostać skoszone. Dlatego też otrzymujemy w tej ulotności i w tej kruchości takie zapewnienie, że istnieje łaskawy Jezus Chrystus, na którym możemy polegać, a jeśli tak robimy, to wtedy zmieniamy naszą ziemską, ulotną perspektywę. I możemy dodać w tym miejscu, że jeśli polegamy na Nim, to tak jak odczuwamy piękny zapach kwiatów, albo zapach świeżo skoszonej trawy, tak możemy odczuwać tą atmosferę Bożego Królestwa i wieczności. To dzisiejsze słowo uczy nas z jednej strony pokory, zachęca do zastanowienia się nad tym, jak żyję. Czy doceniam każdy podarowany mi przez Boga dzień? Czy nie prowadzę czasem jakichś niepotrzebnych sporów, kłótni? Czy nie marnuję swojego życia? Ale z drugiej strony to słowo zachęca nas do takiego odważnego, do świadomego życia, z doświadczeniem Bożej łaski, bo dzięki Jezusowi Chrystusowi mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Zatem żyjmy pokornie, ulotnie, ale z drugiej strony odważnie i świadomie, dzięki Bożej łasce. Amen. Zostańcie z Bogiem, życzę Wam dobrego, bezpiecznego dnia.